Witam serdecznie. Mam na imię Agnieszka, jestem diagnostą laboratoryjnym i chciałabym zaprezentować Państwu odcinek 35 dotyczący tarczycy. Chciałabym w tym odcinku wprowadzić Państwa do tematu badań laboratoryjnych stricte odnoszących się do tarczycy. TSH. Hormon tyreotropowy jest podstawowym badaniem, by ocenić funkcjonowanie tarczycy. Oczywiście mogłabym zacząć od razu o badaniach laboratoryjnych, ale to na tarczycy skupią się moje kolejne odcinki, chociaż właściwie stricte na badaniach laboratoryjnych dotyczących tarczycy. Ale czym jest ta tarczyca? Po co i na co? Warto byłoby to omówić zbiorczo w jednym odcinku, zanim przystąpię do omawiania badań. Zaczynamy zatem taki mały skrypt podstawowych informacji. Tarczyca jest nieparzystym gruczołem wydzielania wewnętrznego zlokalizowanym w szyi. Tarczyca kształtem przypomina motyla i mocno żartobliwie można nawet powiedzieć, że w organizmie wywołuje efekt motyla. Podążając zgodnie z teorią chaosu, można rzec, że mała zmiana pracy tarczycy pociąga za sobą poważne konsekwencje, ogromne zmiany. Tarczyca wytwarza trzy główne hormony. Trójjodotyroninę, określaną skrótem T3, tetrajodotyroninę, inaczej tyroksynę, określaną skrótem T4 oraz kalcytoninę, które wpływają na metabolizm i gospodarkę wapniowo-fosforanową organizmu. W tym miejscu warto byłoby podkreślić, że tarczyca nie wydziela TSH. Tarczyca odpowiada zatem za ważne funkcje, nie tylko z punktu widzenia wyglądu, ale również zdrowia. Zaburzone działanie tarczycy utrudnia nie tylko metabolizm na poziomie komórkowym, ale również ten widoczny, niechciany efekt jej mizernej pracy. Natura nie pozostawiła tarczycy samej sobie. Jej funkcje są kontrolowane i regulowane. Przede wszystkim tarczyca sama siebie kontroluje. Wydzielane przez nią hormony działają na zasadzie ujemnego sprzężenia zwrotnego, co w prostym rozumieniu oznacza, że wysoka wartość T3 oraz T4 ujemnie wpływa na pracę tarczycy, hamując ją. Tarczyca ma również swojego zwierzchnika. Swoisty kontroler jej funkcjonowania, przysadka mózgowa, organ, który stanowi bazę układu przysadka tarczyca. Działanie to opiera się na wydzielaniu hormonu TSH przez przysadkę i przyjmuje również charakter sprzężenia zwrotnego. Hormon TSH w tym układzie spełnia rolę pobudzającą, sprawiając, że pod jego wpływem tarczyca pracuje szybciej i wydziela więcej hormonów. Równocześnie te same hormony hamują wydzielanie TSH. I to nazywamy ujemnym sprzężeniem zwrotnym. Tak naprawdę do tego układu powinniśmy dodać jeszcze jeden narząd, mianowicie podwzgórze. TRH, tyreoliberyna, działa na gruczoł tarczycy pośrednio przez tyreotropinę, czyli TSH. Wydzielane przez podwzgórze TRH pobudza pracę przysadki mózgowej. Ta z kolei wydziela TSH, a to doprowadza już do wydzielania hormonów tarczycy T3 oraz T4. Wydzielanie i produkcja hormonów tarczycy może także zachodzić na skutek pobudzenia układu współczulnego. Układu, który odpowiedzialny jest przede wszystkim za mobilizację organizmu. W najprostszym rozumieniu – uciekaj, by przetrwać. Taka aktywacja stanowi istotny element w reakcji obronnej organizmu, wykorzystując zapasy energii właśnie za pomocą hormonów tarczycy. Regulacja produkcji kalcytoniny jest bardzo prosta. Zależy tylko i wyłącznie od stężenia wapnia we krwi. I tym samym, gdy stężenie wapnia jest wysokie, wydzielanie kalcytoniny jest zablokowane. Natomiast gdy jest niskie, tarczyca wydziela kalcytoninę, ponieważ jej funkcją jest uruchomienie zasobu wapnia z kości, co równoznaczne jest z podniesieniem się poziomu tego pierwiastka we krwi. Hormony tarczycy wydzielane są w miarę zapotrzebowania. Prawidłowa czynność hormonalna tarczycy nazywana jest eutyreozą. Istotnym składnikiem hormonów jest jod, przyswajany z wodą i pokarmem. Z jodu i aminokwasów tarczyca wytwarza trójjodotyroninę,
tyroksynę oraz kalcedoninę. Hormon tyreotropowy TSH wzmaga wychwytanie jodu przez gruczoł tarczycowy i wiązanie jodu z białkiem oraz przyspiesza proteolizę tyreoglobuliny. Tyreoglobulina jest białkiem produkowanym wyłącznie przez komórki tarczycy. Zawiera trójjodotyroninę oraz tyroksynę. Na pracę tarczycy wpływa również zimno. Pod wpływem termodetektorów w ośrodku termoregulacji podwzgórze wydziela TRH, działając pośrednio na gruczoł tarczycowy. Wazopresyna oraz adrenalina zwiększają wydzielanie hormonów tarczycy do krwi. Najogólniej choroby tarczycy można podzielić na trzy grupy. Jako stany nadczynności i niedoczynności, warianty anatomiczne i anomalie rozwojowe oraz nowotwory tarczycy. Niedoczynność tarczycy jest najczęstszym zaburzeniem czynności tarczycy. Występuje u około 5% kobiet i u około 1% mężczyzn. Częstość nadczynności tarczycy wzrasta z wiekiem. Nasila się zwłaszcza u osób powyżej 60 roku życia, ale stany chorobowe związane z niedoczynnością występują również u ludzi młodych oraz u dzieci. Autoimmunologiczne choroby tarczycy, np. choroba Graves-Basedowa czy choroba Hashimoto, są chorobami uwarunkowanymi genetycznie. Nie mamy wpływu na predyspozycję genetyczną osób obciążonych. Niedoczynność tarczycy w przebiegu choroby Hashimoto często występuje u członków rodziny. Leczeniem chorób tarczycy zajmuje się tyreologia, gałąź endokrynologii. Dlaczego tak dużo mówi się o tarczycy? Ponieważ spełnia ona liczne funkcje w naszym organizmie, bardzo istotne dla naszego poczucia zdrowia. Hormony tarczycy wpływają na tętno i pomagają kontrolować przepływ krwi poprzez rozluźnienie mięśni w ścianach naczyń krwionośnych. Hormony tarczycy wpływają na cykl menstruacyjny. Kiedy nie działają prawidłowo, kobieta może mieć nieregularny okres. W tym miejscu warto nadmienić, że u kobiet mogą występować zaburzenia pracy tarczycy podczas ciąży, co wynika ze zmiany w regulacji hormonalnej u kobiet ciężarnych. Hormony tarczycy wpływają na budowę kości. Gdy dochodzi do nadczynności, może wystąpić osteoporoza. Hormony tarczycy mają wpływ na metabolizm. Przy nadczynności występuje spadek masy ciała, a przy niedoczynności wzrost. Hormony tarczycy mają również wpływ na odbudowę skóry. Kiedy więc nie pracują prawidłowo, skóra staje się sucha i szorstka. Niski poziom hormonów tarczycy może spowodować zapomnienie, trudności z koncentracją oraz depresję. Chcąc uchronić się przed chorobami tarczycy, warto regularnie wykonywać badania hormonów tarczycy, ale oczywiście poza regularnością i systematyczną oceną tendencji zmian, warto też wiedzieć, jakie objawy będą spowodowane nieprawidłową czynnością tarczycy. Objawy nadczynności lub niedoczynności ściśle związane są z ilością hormonów tarczycy w naszym organizmie. Do najczęstszych objawów niedoczynności tarczycy zaliczamy suchość skóry, problemy z pamięcią, uczucie zmęczenia, przyrost masy ciała. Może wystąpić również zwiększona wrażliwość na zimno. Do najczęstszych objawów nadczynności tarczycy zaliczamy zwiększoną drażliwość, zwiększone pocenie czy przyspieszone bicie serca, trudności w zasypianiu oraz niewyjaśnioną utratę masy ciała. Charakterystycznym objawem jest wytrzeszcz oczu. Warto zatem na koniec przypomnieć, jakie hormony tarczyca wydziela. I przewrotnie zacząć od TSH jako podstawowego badania w tarczycy. Jeżeli ktoś jeszcze nie czuje się przekonany, powinien zobaczyć kolejny odcinek i odkryć, jak tak mały organ tak wiele znaczy. Serdecznie zapraszam do oglądania. Do usłyszenia.